Prawdziwa historia. Wyobraź sobie, że stoisz przy barze w kasynie. Nagle widzisz, jak do jednego stołu z ruletką przychodzi coraz więcej osób. Jakby wydarzyło się tam coś niezwykłego. Podchodzisz, pytasz się kogoś, co się stało, on w ekscytacji oznajmia: w tej ruletce kolor czarny wypadł już 8 razy z rzędu. Wszyscy więc obstawiają, że wypadnie teraz czerwony. Zainteresowany patrzysz, jak ludzie obstawiają, krupier kręci ruletką i znowu kulka ląduje na kolorze czarnym. Historia powtarza się jeszcze kilka razy. Coraz więcej osób się zbiera, coraz więcej osób obstawia. Gdyby nie liczyć zielonego pola z numerem 0, szansa wypadnięcia tak czerwonego, jak i czarnego pola wynosi po 50%. Powinny więc średnio wypadać w takiej samej ilości. Teraz myślisz sobie, ta średnia została mocno zaburzona. 12 czarnych z rzędu, oznajmia krupier. To niemożliwe, czegoś takiego nigdy jeszcze nie widziałeś. Szybko również stawiasz 10 zł na to, że wypadnie czerwony. Przecież w końcu musi wypaść. A jeśli nie teraz, to kiedy? Krupier znowu kręci. Czarny. 13 raz z rzędu. Straciłeś 10 zł. Nic wielkiego, zaraz odrobisz. Znasz bowiem ruletkowy system obstawiania Martingale. Wiesz więc, że za każdym razem, gdy przegrasz w ruletkę obstawiając jakiś kolor, wystarczy kolejny raz postawić 2 razy więcej niż poprzednio. Gdy w końcu wygrasz, nie tylko odzyskasz wszystko, co straciłeś, ale jeszcze zarobisz. Stawiasz więc teraz 20 zł na czerwony. Krupier kręci ruletką, rzuca piłeczkę. Znowu czarny. 14 raz z rzędu. Takie odchylenie od statystyki to anomalia. Teraz musi wypaść czerwony. Zgodnie z systemem podwajasz więc stawkę i stawiasz 40 zł na czerwony. I znowu wypadł czarny. Ta sama historia powtarza się jeszcze 8 razy. Ciągle wypadał czarny. Łącznie już 22 razy z rzędu. A ty nie masz już pieniędzy, aby obstawiać dalej. Postawiłeś do tej pory i przegrałeś rzekomo niezawodnym systemem w pewnej sytuacji łącznie ponad 20 tysięcy złotych. Coś podobnego wydarzyło się 18 sierpnia 1913 roku w Le Grande Casino w Monte Carlo. To pamiętny dzień, w którym kolor czarny w jednej z ruletek wypadł 26 razy pod rząd. Kasyno zarobiło tego wieczora miliony dolarów, a ludzie poprzegrywali oszczędności całego życia. Z tego wydarzenia zrodził się nawet termin złudzenie Monte Carlo, który oznacza błąd poznawczy znany inaczej jako paradoks hazardzisty lub złudzenie gracza. Błąd ten polega na traktowaniu niezależnych od siebie zdarzeń jako powiązanych. W końcu to, ile razy wcześniej wypadł jakiś kolor, nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, jaki wypadnie teraz. Piłeczka przecież nie zapamiętuje jakoś kolorów i nie stwierdza: oho, wiele razy wypadło na czarnym, to teraz wypadałoby dla przyzwoitości na czerwonym. To przecież tylko kawałek metalu. Jest po prostu rzucana i gdzie wyląduje, tam wyląduje. Każdy rzut jest niezależny od poprzedniego. Na logikę wiemy to i rozumiemy. Ale intuicja mówi nam inaczej. Tworzy w nas przemożne wrażenie, że teraz musi być inaczej ze względu na przeszłość. Ten błąd poznawczy nie dotyczy tylko gier. Dotyka nas wszędzie tam, gdzie zjawiska podlegają prawom rachunku prawdopodobieństwa. Już w XVIII wieku pewien francuski uczony zauważył, że przyszli ojcowie wierzyli, że będą mieli córki, gdy im sąsiadom urodziło się wielu chłopców. To dlatego, że muszą mieć córki, rzekomo, aby średnia się wyrównała. A przecież, jak przy ruletce, płeć twojego dziecka nie jest w żaden sposób zależna od płci dzieci sąsiadów. Skąd więc ta iluzja? Jeśli oglądałeś dwie poprzednie prezentacje z tej serii, dlaczego nasze umysły są ograniczone oraz jak działa twoja intuicja, jaką wykorzystać w 4 krokach, to pewnie już wiesz. Ten błąd poznawczy jest kolejną konsekwencją tego, że twój umysł podświadomie nieustannie szuka schematów, żebyś mógł po prostu lepiej przewidywać przyszłe zdarzenia. A następnie zwracać wnioski z tych rzekomo znalezionych schematów w formie uczuć, które potocznie nazywamy intuicją. To potężna i ogromnie ważna umiejętność. Dlaczego oraz to, jak ją wykorzystać, mówiliśmy sobie w poprzedniej prezentacji. To, czym dzisiaj chciałem się z Tobą podzielić, to kolejną luką w tej intuicji. Otóż ona kompletnie nie rozumie losowości. Nasze umysły są zbudowane tak, aby szukać schematów wszędzie, nawet tam, gdzie ich nie ma. A w zdarzeniach losowych nie ma schematów. Jest tylko rozkład prawdopodobieństwa, czyli to, z jaką szansą dzieje się dane zdarzenie w danej sytuacji, niezależnie od innych takich samych zdarzeń z przeszłości. Twój podświadomy umysł jednak tego nie rozumie. On musi znaleźć schemat. Idealnie pokazał to eksperyment wspomniany w tej książce, w którym szczury wpuszczano do prostego labiryntu w kształcie litery T. Na końcu każdego z ramion A i B były dźwignie. Gdy szczur wcisnął którąś z dźwigni, to wylatywało jedzenie lub nie. To, którą dźwignię trzeba było wcisnąć, aby jedzenie się pojawiło, było generowane losowo. Także było 60% szansy, że dźwignia A da jedzenie, a 40% szansy, że zrobi to w danej sytuacji dźwignia B.
Szczury stosunkowo szybko to wyłapały i zaczęły chodzić tylko do jednej odnogi, gdzie częściej widziały pokarm, czyli do A. Stąd po pewnym czasie, ciągle tylko wybierając odnogę A, średnio przez 60% czasu zdobywały pokarm. Nieźle. Jednak ciekawa rzecz się zdarzyła, gdy pokazano ten sam eksperyment studentom z prestiżowego Uniwersytetu Yale. Mieli oni, tak jak szczury wcześniej, wybierać, w którą odnogę by poszli na miejscu szczura, żeby jak najczęściej zdobyć pokarm. Okazało się, że po pewnej wprawie ich skuteczność wynosiła średnio nie 60% jak u szczurów, tylko 52%. Szczury dosłownie pokonały studentów. Dlaczego? Otóż studenci intuicyjnie ciągle szukali i widzieli jakiś schemat, który rzekomo rządził tym, gdzie pojawiał się pokarm. Nie mogli po prostu zaakceptować, że w jednej odnodze pojawia się trochę częściej i trzeba wybrać ją i na niej pozostać, bo reszta to sprawa losowości. Ich umysły nieustannie podpowiadały im, że istnieje jakiś inny schemat. Starał się go rozgryźć i osiągnąć celność większą niż 60%, przez co osiągnęły ostatecznie mniejszą. Nasze umysły kompletnie nie rozumieją losowości. Wierzą, że we wszystkim jest jakiś schemat, który pozwala przewidzieć, jak potoczą się sprawy. To nie jest świadome jakieś przekonanie. To sposób, w jaki twój umysł jest zbudowany. Nie zmienisz tego. Jedyne, co możesz zrobić, to świadomie rozpoznawać to uczucie i mu się opierać w chwilach, gdy wiesz, że dotyczy kwestii losowej. W takich sytuacjach musisz po prostu świadomie nadpisywać uczucia generowane przez twoją intuicję, bo ona się zwyczajnie myli. W poprzedniej prezentacji z tej serii poznaliśmy m.in. 4 kroki, które pozwalają dobrze korzystać ze swojej intuicji. Jak wspomniałem, temat jest głębszy i będziemy stopniowo doskonalić ten model, uzupełniając go o dodatkowe szczegóły. Tak, żebyś ostatecznie posiadał taki sposób myślenia i podejmowania decyzji w każdym obszarze, który maksymalnie dobrze będzie cię prowadził do wszystkich twoich celów. Po dzisiejszej prezentacji wiesz już, żeby do kroku numer 3, jeśli to głos intuicji, zastanów się, czy warto je słuchać w tym obszarze, dodać jeszcze pytanie, czy zjawisko, które chcę przewidzieć, można uznać za losowe. Jeśli bowiem uznasz, że tak, to wiesz, że tutaj nasza intuicja nas zawodzi i po prostu musisz użyć świadomej racjonalności. W oparciu o tę właściwość naszych intuicji, do ciekawych lekcji i statystyk dokopał się Jason Zweig w swojej książce Your Money and Your Brain. Według Jasona na ceny akcji wpływa tak wiele różnych czynników, że przez większość czasu można wahania cen traktować jako po prostu losowe. Rynek akcji według niego to po prostu losowa ścieżka po rosnącej linii trendu. To dlatego, jego zdaniem, tak ciężko jest pobić rynek, czyli za pomocą różnych analiz, strategii i działań zarobić na giełdzie więcej niż inwestując w zwykły indeks giełdowy. Żeby pokazać Ci skalę tego, tutaj jest raport z PIWA z końcówki 2017 roku. Pokazuje on, jaki procent akcyjnych funduszy inwestycyjnych zarobił więcej niż odpowiadające im indeksy giełdowe. W okresie 3 lat większość funduszy z każdej kategorii została pobita przez zwykły indeks. Im dłuższy horyzont czasowy, tym wyglądało to gorzej. Także gdy wzięto pod uwagę ostatnie 15 lat, to normą było to, że około 90% funduszy z danej kategorii wypadało gorzej niż zwykły indeks giełdowy. Innymi słowy, w ciągu ostatnich 15 lat dla badanych indeksów i funduszy normą było to, że wybitni prowadzący fundusze specjaliści, żyjący ze swojej znajomości giełdy i mechanizmów rynkowych, analizujący dzień w dzień różne dane i dokonujący na ich podstawie skomplikowanych inwestycji i ciągłych korekt, wypadali gorzej niż zwykły Kowalski, który o giełdzie nie ma żadnego pojęcia, a jedyne co robił, to co miesiąc wkładał pieniądze w jeden i ten sam indeks giełdowy. Sytuacja brzmi trochę podobnie jak we wspomnianym eksperymencie ze szczurami studentami z Yale, prawda? Jako ludzie nie możemy zaakceptować losowości, szukamy więc schematów, których często po prostu nie ma i przez to często kończymy z gorszym wynikiem niż banalna strategia szczura z eksperymentu polegająca na wybieraniu ciągle tej samej rzeczy. Zdaniem autora książki to właśnie dlatego tak wielu graczy giełdowych traci pieniądze, a osoby zajmujące się tym profesjonalnie rzadko kiedy potrafią wypaść lepiej niż indeks giełdowy. Czy ceny akcji faktycznie można uznać za losowe? Są zwolennicy, jak i przeciwnicy tej teorii. Nie jestem graczem giełdowym, ale słyszałem, że spór poglądów co do tego jest często tak zaciekły, jakby chodziło o co najmniej dwie różne religie. Więc jakie jest Twoje zdanie? Czy rynek akcji to w największej mierze losowe skoki ceny wzdłuż większej linii trendu, czy może rządzą nim jakieś powtarzalne, a więc i przewidywalne, schematy? Daj śmiało znać w komentarzu, jeśli masz jakieś spostrzeżenia. A swoją drogą, gdybyś chciał zobaczyć, na czym polega inwestowanie w sposób, który cechuje zdecydowanie mniejsza losowość, to mój przyjaciel Marcin Matuszewski organizuje ostatnią przewidywaną edycję Drogi Rentiera. Droga Rentiera to szkolenie, na którym uczy inwestowania w mieszkania pod wynajem.
Do tej pory co roku odbywała się edycja tego szkolenia, ale Marcin dzięki swoim inwestycjom już w łącznie 3 krajach przeprowadza się na stałe do jednego z nich. Stąd to ostatnia planowana droga rentiera, więc i prawdopodobnie ostatnia szansa na zdobycie tej wiedzy od niego. Jeśli temat inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe pod wynajem Cię interesuje lub chciałbyś chociaż zobaczyć, na czym polega profesjonalnie robiony, to bardzo polecam. Zwłaszcza, że cokolwiek można powiedzieć o Marcinie, czy lubi się jego styl uczenia, czy nie, to na pewno nie to, że nie ma opracowanego systemu na wyjątkowo dochodowe inwestowanie w wynajem nieruchomości. Zduplikował swój model inwestowania w kilku miastach w Polsce, od kawalerek przez kamienice po ośrodki nad morzem, potem jeszcze powtórzył go z sukcesem w 2 innych krajach i inwestuje dalej. W samej tylko Polsce wynajmuje mieszkania ponad 500 osobom. Daj więc znać, bo zapisy na ostatnią edycję Drogi Rentiera już ruszyły wczoraj, a jak się wcześniej zapisze, to jest taniej, jest jeszcze dodatkowy bonus. Szczegóły znajdziesz pod linkiem www.drogarentiera.pl. Tyle z dodatkowych ogłoszeń. Dzięki za obejrzenie tej prezentacji, mam nadzieję, że znalazłeś w niej wartość. Temat podejmowania decyzji, ustalania celów, planowania życia tak naprawdę dopiero liznęliśmy, bo jest tutaj jeszcze mnóstwo ciekawych i użytecznych informacji, które właściwie wywracają do góry nogami to, jak postrzegamy rzeczywistość wokół nas, rzeczy w naszej codzienności, jak podejmujemy decyzje, jak odczuwamy efekty tych decyzji. Ale jeśli zrozumiałeś chociaż koncepcję z tej i poprzedniej prezentacji, to już powinno Ci bardzo dobrze służyć i uchronić przed wieloma błędnymi decyzjami. Dlatego jeszcze raz dziękuję Ci za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych prezentacjach. Trzymaj się, hej!